Cześć, to będzie drugi odcinek Fabuli Razy Edwarda Stachury. Tylko to, co samotne, a więc prawdziwe, a więc samowystarczalne, a więc nic dla siebie, niepotrzebujące, jest bezinteresowne, a więc promieniujące miłością, a więc prawdziwie społeczne. Człowiek samotny jest jak woda, człowiek samotny jest wodą. Woda jest samotna i dlatego jest i jest społeczna. Woda nie potrzebuje siebie pić. I dlatego mogą pić ją wszyscy i wszystko. Człowiek samotny jest drzewem. Drzewo jest samotne i dlatego jest. I jest społeczne, gdziekolwiek jest. Czy to w miejskim parku, czy to w wiejskim lesie, czy w otwartym polu, czy na brzegu rzeki, czy na skraju drogi, czy na szczytach górskich, wszędzie. Także oczywiście splecione korzeniami i gałęziami z drugim samotnym drzewem. Ale gdzie, o bezimienna, ojcze, matko absolutnych sierot, gdzie znaleźć drugie, prawdziwe, samotne, prawdziwe, wolne drzewo? To, co samotne, jest społeczne nawet w swoim znikaniu ze społeczności, bo tylko to, co samotne, może zniknąć, może umrzeć i nikomu się przez to krzywda nie staje. Za tym, co samotne, wypłakiwać oczu nie potrzeba. A jeżeli ktoś wypłakuje oczy, jeżeli ktoś wylewa łzy, to wylewa je nad sobą. Bo nie jest człowiekiem samotnym. Jest człowiekiem osamotnionym, na osamotnienie siebie samego skazującym. Czym jest pustynia? Wersji odpowiedzi może być kilka, ale odpowiedź jest zawsze jedna. Jedną z wersji odpowiedzi jest, że pustynia to miejsce, gdzie nic nie dzieje się. A jeżeli na pustyni żyje człowiek, pustelnik, anachoreta, święty czy ktoś w tym rodzaju, nic nie dzieje się. Ale ten człowiek tam żyje, egzystuje, dzieje się jego egzystencja. Egzystencja nie dzieje się, egzystencja egzystuje. Życie żyje, pustynia kipi od życia, kipi od egzystencji. Ale ten człowiek myśli, myśli więc jest, dzieją się jego myśli. Myśli więc nie jest, myśli więc nie rozumie. Nie rozumie, czym jest być i czym jest dziać się. Co zaś tyczy się jego myśli, to niewątpliwie dzieją się. Co się zatem musi wydarzyć, żeby się coś zaczęło dziać? Poza dziejącymi się myślami tego człowieka, żeby coś zaczęło dziać się, musi właśnie coś wydarzyć się. Cokolwiek wydarzy się, to właśnie będzie dzianiem się. Cokolwiek będzie dziać się, to właśnie będzie wydarzeniem się. Bo wydarzanie się i dzianie się to jest to samo. Trzeba więc zapytać po prostu tak, co musi wydarzyć się, żeby wydarzyło się? Albo co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło się dziać? Tak więc pytam, co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło dziać się? Musi pojawić się drugi człowiek. I wtedy się dzieje? Wtedy dzieje się. Co się dzieje? Dzieje się to, co dzieje się pomiędzy nimi. Czym jest to, co dzieje się pomiędzy nimi? Współistnieniem, społeczeństwem, ludzkością, życiem światowym. Życie światowe na pustyni to brzmi bardzo oryginalnie, ale nie całkiem poważnie. Dla ciebie brzmi nie całkiem poważnie, dla ciebie zabrzmi nie całkiem poważnie to, co jest najpoważniejsze. To mianowicie, że prawdziwe życie światowe to tak zwane szare życie codzienne. W domu, na klatce schodowej z sąsiadem, na podwórzu z bawiącymi się tam dziećmi, na ulicy z nieznajomymi, w fabryce z towarzyszami pracy, w sklepie, w autobusie, w pociągu, w drodze. Czym jest wolność? Wolnością od wyboru, wolnością od myślenia, wolność jest rozumieniem. Kto rozumie, jest wolny. A ten, kto nie rozumie, musi myśleć. Jest katorżnikiem myślenia. Czy to ma znaczyć, że rozumienie jest bezmyślnością? Rozumienie jest wyzwoleniem od tego, o czym się nie myśli, bo się to rozumie. Bezmyślność zaś nie ma czegoś takiego. Są ludzie mniej
myślący i ludzie bardziej myślący, ale bezmyślnych nie ma. Każdy śmiertelnik jest chorobą myślenia zarażony. Co znaczy rozumieć? Nie wybielać, nie oczerniać, nie koloryzować. Co to znaczy? Nie wymyślać, nie spekulować, nie kombinować. Być faktem i konstatować fakty. Czy ja mogę rozumieć? Tyś jest swoim ja, ty nie możesz rozumieć. Kto może rozumieć? Nikt rozumie. Nikt nie może zrozumieć? Nikt rozumie, człowiek, nikt rozumie. Ale nikt to przecież nie istnieje. Kto może powiedzieć, że nikt nie istnieje? Nikt nie może. Kto może powiedzieć, że nikt istnieje? Nikt może. Człowiek nikt może. Kim jest człowiek nikt? Człowiek nikt nie jest kimś. Ja jest kimś. Ja jest zmuszone być kimś. Tyś jest słowem ja. Ty jesteś kimś. Ty jesteś zmuszony być kimś. Kim? Kimś wyróżniającym się, odbijającym, odcinającym się od tła. Kimś osobnym, oddzielnym. Na przykład? Najchętniej księciem udzielnym, milordem, personą, sławnym naukowcem, wziętym aktorem filmowym, głośnym muzykiem, poczytnym pisarzem. I tak dalej. Tyle na dziś w drugim odcinku. Trzymajcie się. Cześć.